W ostatnich latach kontrole, które często dotykają właśnie spółek Skarbu Państwa, ujawniały szereg nieprawidłowości, na przykład przy wysokich wynagrodzeniach i odprawach dla członków zarządów tych spółek, w sytuacji, kiedy wyniki finansowe spółek się pogarszają, czyli pensje rosną, wyniki finansowe się pogarszają. I dlatego dochodziło do większej rotacji, na którą ludzie też często wskazują. W skontrolowanych spółkach w przeciągu kilku lat zmieniło się na stanowiskach kierowniczych 1295 osób. Na ile spółek? To było 28 spółek. Ta wysoka rotacja bardzo dużo nas kosztuje, ponieważ wiąże się z bardzo dużymi odprawami. Jak duże są te odprawy? Nasza ostatnia kontrola wykazała, że dla 107 osób na najwyższych stanowiskach w skontrolowanych 28 spółkach przeznaczono na nie 155 milionów złotych, a najwyższa pojedyncza dla jednej osoby odprawa wyniosła 4 miliony złotych.